Jeszcze ktoś tu przyjdzie? No nie. A, ale tu były kulki spadające. O kurde. Dobra, to teraz bardzo proszę reakcję czatu. Jak mam ominąć kulki? To żeby nie umrzeć. Też bym wolała po prostu cofnąć się tak w ten sposób. Aha, może nie, niekoniecznie w ten sposób. Nie, nie będę skakać do przodu, bo kulki mogą mnie zgnieść. Ja nie jestem speedrunnerem, nie umiem takich rzeczy. Czasami się udaje, ale no nie zawsze, nie na 100%. Głęboką wiarą i szybkimi nogami. Dzięki, Tornak. O Jezus. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Aha, ten kij cały czas. Ja ich nie przeskoczę w życiu, no. Bo one w ogóle tam dalej. Cześć Lunarti, hejka. A faktycznie już 23, Boże, musimy kończyć to. Po śmierci przeskoczysz, dzięki. Nad nimi się przeskakuje po prostu z tego... No nie, no wy jesteście szaleni. No super. I tak mnie zraniło. Dziękuję Lunarti bardzo. A wiem, gdzie był zielony. Już, Bartek, wiem. Dziękuję Lunarti. 2 miesiące subskrypcji. Hej, tam ale żyjesz, super. Nie było jakiegoś ptaka. Teraz tędy się chyba nie szło, tylko właśnie tędy, nie? Na tą drabinkę? I tu się szło na tą drabinkę? Czy tam? Opcja numer 1? Opcja numer 2? A faktycznie nie ma wody w tym jeziorze. No cóż, randomizer. Życie jest pełne niespodzianek. Jak zejdę tu niżej, to zjadę. Spotykasz swojego męża pierwszy raz po powrocie z walki. On ci opowiada, że wybuchł przy nim granat. A to nie było ptak? Super. Boże Seba. Boże Seba. Aha, bo to prowadziło tam. Tylko ja nie wiem, bo stąd teoretycznie chyba nie powinno się tam doskoczyć. O nie! Dobrze, że nie umarłam. Ale zużywam za dużo apteczek, Boże drogi.
Dobra, już, no, se poradziłam, zanim wy napiszecie, to w ogóle... Tak to chcecie, żeby pisać, no. Ja nie rozumiem. Boję się. Ta muzyczka. Jezu, dźwięki znowu z dupy. No to opad w dół będzie bardzo bolesny. Chociaż jest tu jakaś drabinka. Ile ja mam tego życia? Dobra, pełne. Ta ile amunicji? Lipa tak trochę z tą amunicją. No najlepiej byłoby z tego, ale no... Już z tego granatnika to ja nie trafię w te kity. Dziękuję za cirka. Wszyscy boją się ponieść odpowiedzialność, tak? Tutaj się pływało w jeziorze, no właśnie. Ale mamy drabinkę. Cykam się, bo to jest strasznie wysoko, moim zdaniem. Jezu, jak mnie wepchnęły do wody. Aha. Myślałam, że stąd nie wyjdę. Jezu. O Boże, tam jest motorówka. Widzicie to? Ale tam dalej jest woda. Tylko tutaj nie ma. Gdzie to kitko za sekur. A nie, nie ma wody. Okej, motorówka lewituje. Spoko? O nie, tam jest więcej tych... kitków. Jesus! Zapominam, że tu wszędzie są... spadające kolce. No wiem, nie zbliżam się do motorówki. już wiem, co wyczynia. Motorówka powietrzna. Tak, to jest drabinka do sekreta. Tylko, że kurczę, ten sekret też jest taki trochę tricky. I trochę się obawiam. Czekajcie, szukam jeszcze tu znajdziek. To są w ogóle drzwi. To były drzwi? Nie, musiały być. Tu jest też drabinka. Boże, znowu mi się siku chce. Się odskakiwało w tym sekrecie i bez obrotu w powietrzu, z tego co pamiętam. No, właśnie też mi się tak wydaje. To jest najdziwniejsze do tej pory. Kurczak całą wodę w poziomie wypił. Tylko właśnie nie wiem, w którym momencie mam odskoczyć. Czy tyle wystarczy? Okej. Chyba nie. Ale dobrze, że się chwyciłam. Chyba trzeba do końca. O, dobra, udało się.
Dzięki, Adrian, twoje zdrowie. Poziom przypomina sen, w którym nic nie trzyma się kupy. No, dokładnie. No dobra. Wow, ledwo. Wgryźć te telefony dla nie będą przerwy w streamku. Oni chyba chcą przerwy. Chcą mnie wykończyć. Boże, tu też się odskakiwało do tyłu. Ja wale, po co ta drabinka jest? Teraz nie wiem. Bo nie widzę. Aha, kulka była super. Zły sen Lary, dlatego jest w szlafroku. Śniło jej się, że przyszła do kurczaka, a go nie było i tylko poszły ją kitku. Dwa motwy. Zrób save'a, dzięki. Nerki będziesz siostrą. Boże. Ledwo. Dobra, te drzwi się otworzyły. Co tam było? Nie pamiętam tego w ogóle. Nic nie pamiętam. Jakie cheaty? Albo nie, może wezmę lepiej shotgun. Kurde, tego shotguna też nie mam za dużo. Nie no, do 5 rano to nie. A! Jezus! Jesus Christ. Aha. Kulki to. Jakie kulki? Powinna być dźwignia. Chyba. Halo, czemu tu nie ma dźwigni? No, już się chciałam kłócić. Tu były kulki. To pamiętam. Teraz trzeba się spuścić tu na dół. Czy wracać jakąś, nie wiem, inną drogą? Chociaż tu chyba można było skoczyć. Ja się boję, że tu zaraz znowu coś mi wyskoczy. Kulki mi się pomyliły. Dzięki, Bartek. Jezus, mam tak dużo amunicji do tej broni. Ale jak ja mam z niej korzystać tutaj w tym poziomie? Mi się tak nie udało w nim wskoczyć. Ktoś tu jeszcze wyskakuje. Dobra, to jest stressing time, bo ja tu kiedyś umierałam jak porąbana. Teraz trochę wiem mniej więcej, jak to przejść. Ale to nadal stressing time.
No, do kitku ta broń się nie nadaje właśnie. To jest ten problem. No, tu się umiera dużo, jak się nie wie, jak to przejść. Jeszcze kitku na dole. Jezus. Cykam się. Wiem, że na dole jest śmierć. Straszyłam, ponad wcześniej wody nie było i nic o tym nie myślałam, ale jak odkręciłam krat, to nagle strzeliło, także... że cicho to echo się zrobiło, ojej. Boże. No. Te kulki się nie powinny aktywować, czy coś? To mnie trochę stresuje teraz. W jakim miejscu te kulki się aktywują? Okej, dobra. Udało się. Przeżyliśmy to. Nie schodzę nawet tam na dół, bo tam na dole były jakieś itemy zawsze, ale walić to. Dobra, tu pamiętam, że był ten ostatni sekret. O, 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 o! To jest mi potrzebne, dziękuję bardzo. Co zabieram? Zbugowała grę. Ja zawsze. Nic nowego. Dobra, tu trzeba było przejść i właśnie, i tu. O, tu jest jeszcze item. Aha. Dobra, i tu był ostatni sekret. No właśnie, nie, Seba? Żadnej pomocy. Motki, którymi możemy uczcić jej wygraną nad kulkami. Ojej. Nie wiem, czy mam takie motki. Dobra, trochę amunicji żeśmy dostali. Nie powiedziałabym, że jakoś bardzo dużo. Żeby do tego granatnika. O, jakie ładne, Tornak. Dziękuję bardzo. To trzeba ostrożnie. W ogóle jakie żółte te kolce. Aha, tylko to trzeba było na czas przejść. Muszę się wrócić. To wszystko się otwierało tu na czas. No i nas czekają poziomy bez broni. Jestem ciekaw. No właśnie, ja się boję cały czas. No właśnie, żeby nie sfailować, to jest... Ach, Boże. Ja walę. Widzicie moje życie? To była drabinka. Oh my god. Tak a propos fejla. O nie, patrzcie! Tam jest zaznaczone bez apteczek, bez broni. Co? Ale ja nie miałam bez apteczek. Halo. Proszę mi nie wyłączać moich apteczek. No właśnie, tak myślałam sama, że tam też spadło. No, ja mam fart. 7 apteczek w tym poziomie zużyłam. Masakra. O.
No, w sumie niepotrzebnie, ale już trudno. Mamy dużo tych apteczek, to... Odkujemy pewnie. O, kurde! Lara w różowej kurce? I w tym. I w pomarańczowym tym. Ale nie ma bez broni. A wyglądało tak, jakby miało być bez broni. Nowoczesna. Było stresująco, gratki. Dziękuję bardzo. Co my tu robimy? Dobra, zapis. O, Jezus, dobrze. Trochę sobie zobaczymy ten poziom, ale nie będę go przechodzić, bo ten, już jest dosyć późno. Ej, ale fajnie wygląda w tej różowej gumce. Słodko, podoba mi się. Tylko pytanie, to jest poziom który? Divingera? Jezus, nie pamiętam. Bo tu była woda normalnie. Chyba Divingera. Jak to czorno. Młoda noc, piąteczek. Divingera wersja Barbie, tak. I te różowe te. Tutaj nie powinien być jakiś nurek, teoretycznie. Aha. Matko, to jest dziwne, jak tu nie ma wody. Aha. Aha. A tu nie tędy się idzie? Okej, to chyba się nie tędy idzie. Dziwi się po powietrzu jak motorówka. No, to się chyba tam... szło. To zejdę na dół jeszcze. Długa droga donikąd. No, ustawiłam dwa poziomy bez amunicji. Znaczy bez... No, bez broni. Nie bez amunicji, tylko bez broni. Ale na razie żaden się nie wylosował, więc... No, ale tu trzeba coś przełączyć. Tam się nie da iść. Oh no. Gdzie sekret? Nie, no tutaj chyba nie ma sekreta, tam dalej jest sekret, to pamiętam. No właśnie, zaraz sprawdzę jeszcze tamto drugie miejsce, bo już nie pamiętam. No tutaj faktycznie też nie ma wody, w sumie. Interesting. Jeszcze jeden chyba biegał. No tam też był przycisk. Na tej drugiej drabince. No właśnie, niby Divingera, ale nie ma jak nurkować. Ten granaty na krawędzi. Tą poziomie końcową rzecz dostałem na samym końcu. W sensie?
też jest jakiś przycisk. Aha, to wyłącza ten. No, bo tam jest, tam się szło z offshore rig właśnie. Więc w sumie to nic istotnego tutaj nie ma. Co ten ogień tu jest? No bo teoretycznie tam był wiatrak, więc pewnie randomizer zamienił. A co się tutaj działo? Może tak to ujmę. A nie, stąd się chyba wychodziło, jak się wpadło do wody. Tylko zobaczę, czy tu jakichś itemów nie mam. Ale te różowe stopnie mnie bawią. Stąd chyba też tam się dało doskoczyć, nie? No. Chciałbym mieć taką odwagę i umiejętności do grania w te. No, na pewno. O, jak piękny niebieski kwas. Tu był sekret, to pamiętam. Niebieski dla zmyłki, że niby woda. Nigdy nie zrobiłam challenge'a w klasykach. A w sumie masz lepsze podstawy do tego niż ja, w sumie, Seba, bo przechodziłeś te Tomb Raidery dużo więcej niż ja. Zawsze można to zmienić. W sensie zrobić sobie challenge, nie? Aha. I to nie była ta długa drabinka do góry? Nie no, ona została, tylko została zmieniona. Tekstura. Inna. No, w sumie w Tomb Raider 3 na padzie i z kryształkami to już jest jakiś challenge. Ja nawet nie wiem, czy dałabym radę. Ta ścianka wspinaczkowa trochę, no. Zaczynam się czuć jak ksiądz, a nie pisze więcej wiary, treżurowi pisze więcej wiary. Oh no. Ja grałam w Ter 1 na padzie, nigdy więcej, ojej. No, też masakra. Ja bym chciała spróbować, ale... Jak to wyjdzie, to...
Wymyśliłam i zrobiłam challenge do 2013. No wiem, pamiętam, bo mi pokazywałeś. Przeszedłam reboot na najwyższym poziomie trudności z zapisami tylko w obozach. R3 na padzie się nie liczy, bo ludzie jak grali ogólnie kiedyś na konsolę i kończyli tę grę, ale challenge w klasykach. Znaczy, no niby tak, no ale w dzisiejszych czasach to już nie jest takie hop-siup i mnóstwo osób nie ukończyło mimo wszystko tych gier, bo właśnie były za trudne. Tu mamy w ogóle na niebieską kartę. W świetnym miejscu. Zaczepiście. Ten też jest bez wody. Ten mnie tu zajedzie. No ona... Ja walę po prostu... Zużyłam u ciebie zdecydowanie za dużo apteczek. Stary. Tu była karta w tym miejscu. To była drabinka. Ja nie mogę. Aha! Tej karty tam nie ma. Pozdro 600. Teraz pytanie, gdzie ona jest? Nigdy nie grałam żadnego TR. O! To można zawsze nadrobić. Aha, ta karta jest tam. Widzę. No, rozszczela u nas. No to w sumie nie muszę tam skakać, ale zaskoczę. A, nie trafiłam. Chciałam tak ładnie. Ja bym chciała kiedyś nauczyć się speedruna robić Tomb Raidera. Ale to mi się wydaje takie ciężkie. Trzeba dobrze wiedzieć, co, kiedy, gdzie robić. I przydają się skróty klawiaturowe. Zobaczyłam się na live'a i umarłam w tym starwie, o nie? No właśnie, co cię zabiło? Jak umarłaś, powiedz nam. A, tutaj jest ta drabinka znowu do nieba. Proszę mnie umyj. Karta 1. Niezbyt ciekawie. No i te drzwi się otworzyły, czyli tak trzeba zejść na dół. Tędy, tędy. Przyszedł ten zimowy jelenio-cyklop w nocy. O nie! Wywali mi z Barbary. Współczuję bardzo. Taka nazwa bez polotu. No. Bierzcie wspólne prysznice, jak macie z kim. Mniej wody się marnuje, człowiek oszczędza. Chyba, że ten prysznic trwa zbyt długo. Zawsze to lepsza nazwa niż lot.
te drzwi. A on się sam... O nie! Tam byli chyba ci goście z palnikami i psy. To pamiętam. Jeszcze jeden. Tu karta leży. Nie wiem, czy tam jeszcze jeden koleś z palnikiem nie był. Psy jęczące jak ludzie. No. Aha. 30 azorów. Nie, chyba jeden był z palnikiem takim. Aha. Czemu się prysznic odpalił? What the fuck? Don't you think you've seen enough? Tu się trigger z prysznica spalił. Karta się nazywa wodoodporny ze znakiem zapytania. Kurde, nie wiem co tu będzie, nie pamiętam. O, właśnie. Ale pan spał, to dobrze. On akurat nie jest groźny. Ile tam znajdzie, jaki tam kolejna karta jest. I nie trzeba wyłączać tej maszyny w ogóle. Jest przeniesiony bloczek. Lara ma obamy. To nie było z tej scenki, co się gołą lerą widzi pod koniec? Tak. To było to. I co, możemy tą kartę tu włożyć? Tak. Tam też byli goście i tam był chyba sekret. No, ktoś nam bloczek przesunął bezczelnie. A tu się płynęło i tu byli nurkowie, tylko nie wiem po co się tu płynęło. Pamiętacie po co się tam płynęło? Tam są goście zamknięci też. A ja mam, bo ja mam drugą kartę. Aha, też nie jest wodoodporny. Nie ma wody. Chciałam się zgasić w wodzie. Zapomniałam, że to był gość z tajniki. No wiem, był sekret. Ale ten dym taki czarny w ogóle z tego palnika. To sekret. No, ale to w sumie dobrze, bo będziemy kończyć. To myślę, że to jest dobry moment na koniec tego live'a. No. Ale i tak za dużo apteczek zużyłam, więc myślę, że dobrze będzie skończyć w tym miejscu i następnym razem to jakoś ogarniemy.
Czyli ile przeszliśmy poziomów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i teraz jesteśmy na 9. To jeszcze nam została połowa chyba tej gry, tak mi się wydaje. Mniej więcej. Postaraj się lepiej. Kątem oka widziałem, że tam nie ma wody, zanim weszłaś. Aha. A w sumie mogłam się cofnąć, Seba, bo tam wcześniej była woda też. Ale nie wiedziałam, że tam mi wyłączyli wodę w tamtym miejscu. Więc no, lipka, lipka, lipka. No, prawie połowa. No dobrze, to możemy zrobić rajda. Już tylko ogarnę. Teo robi Elder Scrollsy. No, agent XP chyba tworzy nowy custom na podstawie Taot. Przynajmniej widziałam ostatnio, że tworzy na podstawie Taot. W Tomb Raider 3, na silniku Tomb Raider 3, więc kurczę, brzmi to fajnie, strasznie. Na pewno będę chciała zagrać. Right, Teo 16-11. No. A na razie to idziemy do Teo. Zobaczyć, co ona tam kmini. No. A tak to dziękuję wam bardzo. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za... Nie pomoc. Dziękuję za towarzystwo. Uważajcie na siebie. I słyszymy się jutro, jeśli będziecie mieli ochotę. Będzie horror i będzie coś jeszcze. Coś nowego. Coś może śmiesznego. Także zobaczymy. No nie. Mubot dojechał tornaka, przykro mi. Karacie spotkać. No, trzymajcie się. Dobrej nocy. Pa!